Mam na imię Iza, jestem alkoholiczką. Pierwszy raz, wiecie, daję spikerkę z wybranego fragmentu. Powiem szczerze, jak Olga do mnie zadzwoniła, wybrałam, najpierw może czytam, wybrałam fragment ze strony 68 z naszej Wielkiej Księgi na temat lęku. Zwróciliśmy uwagę na słowo lęk, umieszczone w nawiasie przy nazwisku pana Brauna, pani Jones, pracodawcy i żony. To krótkie słowo wpływa w jakiś sposób na każdy obszar naszego życia. To była zła, psująca wszystko nić, którą była przeszyta tkanina naszego istnienia. Wprawiała w ruch serię zdarzeń będących źródłem naszych nieszczęść, na które, jak sądziliśmy, nie zasługiwaliśmy. Ale czy to nie my sami prowadziliśmy tę machinę w ruch? Czasami odnosimy wrażenie, że lęk powinien być klasyfikowany tak samo jak kradzież. Wygląda na to, że sprawia on więcej kłopotu. Przejrzeliśmy dokładnie nasze lęki, wpisaliśmy je nawet, jeśli nie czuliśmy w związku z nimi żadnej urazy. Pytaliśmy samych siebie, skąd je mamy, czy nie stąd, że zawiodło nas poleganie na sobie. Do pewnego momentu było to dobre, lecz niewystarczające. Niektórzy z nas mieli kiedyś dużo pewności siebie, ale to wcale nie rozwiązywało problemu lęku, ani też żadnego innego. W dodatku, kiedy ta pewność zmieniała się w zarozumialstwo, było jeszcze gorzej. Być może jest lepszy sposób, tak myślimy, ponieważ mamy teraz inne oparcie, ufność i poleganie na Bogu. Zamiast liczyć na nasze ograniczone ja, ufamy nieskończonemu Bogu. Jesteśmy na świecie po to, aby odegrać wyznaczoną przez Niego rolę. W takim stopniu, w jakim postępujemy według tego, czego naszym zdaniem On by sobie życzył i pokornie na Nim polegamy. Bóg pozwala nam ze spokojem stawić czoło tragediom. Nigdy przed nikim nie tłumaczymy się z polegania na swoim Stwórcy. Możemy się śmiać z tych, którzy sądzą, że duchowość jest oznaką słabości, gdyż paradoksalnie jest oznaką siły. Od wieku wiara oznaczała odwagę. Wszyscy ludzie wiary mają w sobie odwagę, ufają swojemu Bogu. Nigdy nie tłumaczymy się z wiary w Niego. Zamiast tego pozwalamy Mu, by przez nas przekazał to, czego może dokonać. Prosimy Go, aby usunął nasz lęk i by skierował naszą uwagę na to, kim chce, abyśmy byli. I od razu zaczynamy uwalniać się od lęku. No to ostatnio jest, wiecie co, takie dla mnie bliskie, bo Olga mnie poprosiła o spikerkę z wybranego fragmentu i od razu wkradł się mi w lęk. Co ja powiem? Jaki fragment wybiorę? Wiecie, nawet przyszła mi taka myśl, że ja zadzwonię do sponsorki się jej zapytam, ale od razu przyszło mi do głowy, co ona powie, że to nie jest jej sprawa. No, że ja mam od tego Boga. I jak skończyłam z Olgą rozmawiać, to powiem Wam, że poczułam taką radość, bo ja dzisiaj jestem trzeźwa od 2017 roku i ja mam się dzielić swoim doświadczeniem i mam działać pomimo lęku, tak jak mówi mi sponsorka. I chcę to robić, tak? A jeżeli mam z tym problem, to jak mówił te ostatnie dwa zdania, to ja mam prosić swojego Boga, aby odsunął ten lęk i aby skierował moją uwagę na to, kim On chce, żebym była i co ja mam powiedzieć. Ja się dzisiaj nie bałam, wiecie, pierwsze co było, to wkradł mi się lęk, a dzisiaj jak się zalogowałam, to tego lęku nie mam. Byłam dzisiaj na meetingu w swojej miejscowości i też się wypowiedziałam i wiecie, czasami mam takie, co ja powiem, że właśnie jestem niewystarczająco dobra, jak pisałam ten krok, że ja w kółko jestem skoncentrowana na sobie, na okrągło, bo ja się boję, co wy o sobie o mnie pomyślicie, bo ja może na tą spikerkę to się fajnie ubiorę, bo przecież też chcę fajnie wyglądać i też się wkrada mi lęk, że może źle wyglądam i ten lęk mi towarzyszy, ale... Mam takie zdanie, wiecie, nawet przyklejone w tej swojej wielkiej księdze właśnie na tej stronie, taką karteczkę żółtą i mam zdanie z języka serca i
I to mi dało taki spokój. Ja wam przeczytam je. Osiągnięcie wolności od lęku to zadanie na całe życie. Zadanie, którego nigdy nie ukończymy. I to mi dało taki spokój, jak przeczytałam sobie właśnie o lęku z języka serca. To jest na stronie 425 i ja już się nie biję wtedy. Jejku, że znowu go mam, że znowu coś się dzieje, że znowu nie daję rady, bo on mi będzie towarzyszył przez całe życie, bo to jest zadanie. Tak jak ja mam wytchnienie na jeden dzień, krocząc tym programem duchowego rozwoju, tak ja ten lęk będzie mi towarzyszył w życiu, w jakichkolwiek aspektach mojego życia, czy to będą sfery intymne, czy przyjacielskie, czy rodzicielskie, czy takie z moimi rodzicami. On będzie mi towarzyszył czasami, bo ja zawsze chcę wyglądać dobrze, wypaść chcę dobrze, bo ja się boję, co inni pomyślą. Ja wiecie, przypomniała mi się dzisiaj sytuacja, jak ja miałam lęk nawet nad tym, jak coś chciałam zmienić w swoim życiu w stosunku do dzieci. Że ja zaczęłam trzeźwieć niektóre rzeczy, no musieliśmy wypracować, tak, jakieś nowe zasady w domu i ja się bałam odrzucenia ich, że oni mnie odrzucą, że jak ja zacznę czegoś wymagać od nich, to one przestaną mnie kochać, przestaną mnie lubić, będą mieli złe zdanie o mnie, będą rozmawiać źle w swoim towarzystwie o mnie. Ja się tego bałam. Wiecie, ja miałam taką sytuację, ja mam małe mieszkanie dwupokojowe, miałam dosyć długo w sumie od urodzenia mojej córki pokój razem z nią, mój syn starszy miał swój pokój. Między nimi 17 lat różnicy, więc jak ona dorastała, to on już był dorosły, miał dziewczynę i ten pokój był praktycznie pusty, bo jego wiecznie w domu nie było, czasami przychodził tylko na noc i moja córka mi świdrowała przez cały czas dziurę w głowie, że ona chce mieć swój pokój. No i mówiłam, że no nie ma możliwości, tak, żeby było, no to za mi mieszkanie, no że nas nie stać, tak, i takie to zabierz Marcinowi, daj mi jego, i tak w końcu nie ma. I wiecie, ja bardzo długo prosiłam Boga o rozwiązanie, co ja mam zrobić w tej sytuacji, bo nie chciałam skrzywdzić żadnego z dzieci, ale najlepszy pomysł, który mi wtedy przyszedł do głowy, to że ja zamienię ich pokojami. Wiecie, syn dorastający, 24 lata z matką, a moja córka sama w pokoju. To była bardzo trudna dla mnie decyzja. Mój syn, jak się o tym dowiedział, bo poprosiłam ich na rozmowę, nikt nie wiedział, tak? Wcześniej nie rozmawiałam ani z jedną, ani z drugim. Jak ja zdecydowałam się na tą odwagę, żeby im powiedzieć, że zrobimy roszadę mieszkaniową i że on będzie mieszkał ze mną w pokoju, a córka będzie miała swój pokój, to wiecie, jego reakcja była okropna. Znaczy, była taka, jaka była. On rzucił krzesłem, zaczął bluźnić, powiedział, że się wyprowadza, że co ja wyprawiam, że on sobie na to nie pozwoli, że zabiera mu pokój i w ogóle, wiecie, był pełny nienawiści. To było tak dla mnie trudne, że ja w tamtym momencie chciałam, żeby ten świat się skończył. Żeby coś się stało, żebym, nie wiem, może cofnęła czas, żeby to się nigdy nie wydarzyło, albo żeby coś zrobił Bóg, co mi gdzieś to z boku odejdzie, bo ja nie chciałam konsekwencji ponosić. I wiecie, to był jeden z moich bardzo trudnych dni i myślałam, że to będzie takie najgorsze, które w takim trzeźwym życiu mi się przydarzy, bo to była bliska relacja, tak, moja z dziećmi i dzieci mój syn ochłonął i któregoś razu powiedział, że dobrze to kiedy robimy, kiedy ma się przeprowadzić. I wiecie, on jeszcze pomagał mojej córce w tej przeprowadzce i zamieniliśmy te pokoje i dzisiaj on mieszka u mojej mamy, która mieszka sama, mieszkała do tej pory sama. Dzisiaj mieszkają we dwójkę. Jak ja widzę dzisiaj, jakie są ich relacje, to ja wiem teraz, że ten najgorszy dzień w moim życiu może się okazać najlepszym. Moja mama ma opiekę, bo zawsze może liczyć na mojego syna i robią zakupy razem, a ja mam w końcu też swój pokój.
Wiecie, moja córka ma swój, ja mam swój i on ma tak samo u mojej mamy swój. Ja bym w życiu nie wpadła na takie rozwiązanie. Ale w tym, wiem, że w tym jest Bóg. Mam dużo takich sytuacji. Ja kupiłam sobie samochód, Bóg mi pozwolił kupić samochód i jak jeździłam samochodem, to ja byłam pełna lęku, że coś się stanie. To moje wyobrażenie, że zanim jeszcze siadam do tego samochodu, to ja już mam dachowanie, widziałam się na pogrzebie, już nie żyłam, już byłam na wózku inwalidzkim i to, co robiła moja głowa. Dzisiaj, jak ja zapraszam do tego samochodu, do swojego życia Boga, to jest zupełnie inaczej. Oczywiście nie zawsze mi się tak udaje, tak? Ale dzisiaj wiem, że jak jest blisko, że jak ja mu się powierzam i zostawiam mu te lęki, to jest mi o wiele łatwiej w życiu. Ja przez lęki nie nawiązałam dużo relacji. Ja sobie tyle radości w życiu zabrałam przez lęk, bo ja nie podejdę do kogoś, bo jak kogoś się nie zapytam, nie wiem, nie poznam kogoś, nie, bo zaraz ktoś może sobie pomyśleć, że jestem za głupia, nie wiem, że jestem niedouczona, bo jak ja mogę nie widzieć niektórych rzeczy. Lęk uruchamia we mnie wszystkie moje wady charakteru, wszystkie. Ja mam tutaj nawet w swojej wielkiej księdze napisane, że to jest największy mięsień mojego ego. Dzisiaj wiem, że jak ja się zwracam do Boga, to jestem zaopiekowana. Mój syn dzwonił, pisał do mnie przed spikerką i ja mówię, synu, za 1,5 godziny, bo za chwilę mam spikerkę. A on do mnie napisał powodzenia. Moja siostra programowa napisała, niech Bóg będzie z tobą. I wiecie, zadzwoniłam do sponsorki jeszcze przed spikerką na chwilkę i właśnie jak ja działam pomimo lęku, to jest wszystko tak, jak powinno być. Wkrada mi się też, wiecie, ja sponsoruję i jak mam powiedzieć prawdę dziewczynie taką, to też nie jest mi łatwo, bo ja się boję też oceny, tak, że mnie skrytykuje, że coś może powiedzieć, ale dzisiaj wiem, że Bóg mnie powołał do tej służby i ja mam mówić prawdę. Też właśnie pomimo lęku, po tej ocenie, bo nie mogę kogoś zakłamywać, żeby dla swojego podwyższenia właśnie ego, dlatego, żeby ktoś mówił o mnie dobrze, to ja będę mówiła to, co on chce usłyszeć. Ja muszę mówić prawdę. Jeszcze taka myśl mi uciekła. Ja robiłam 2 razy program. Raz robiłam innym sposobem, drugi raz robiłam właśnie tylko na Wielkiej Księdze i ja się nie mogłam doczekać tego 4. kroku. Kiedy ja w końcu zobaczę właśnie to, co mnie odgradza od Boga i od drugiego człowieka, że te wszystkie moje wady charakteru, że te właśnie lęki, to jaka ja jestem, to, że ten lęk... Nawet jak ja jestem agresywna, to ten ręk gdzieś jest po to, żebym ja, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jestem słaba. Też jak ja się dowiedziałam na programie, że poczucie własnej wartości ja sobie zabieram na własne życzenie, porównując się z innymi, z tym, że inni są lepsi, a ja jestem ta gorsza, że to wszystko, co mam, to jest ta moja chora głowa, które te działanie, które mi daje program i te sugestie, które mam, to jest właśnie to, co pozwala mi żyć. Ja nie będę nigdy normalnie żyć, bo jestem chora do końca życia, ale mogę żyć szczęśliwie. Dzisiaj wiecie, gdyby nie wspólnota i to, że gdzieś dzięki programowi mami i sponsorkę i swoje siostry programowe, to ja mam zupełnie inne życie. Ja kiedyś byłam zupełnie odłączona od kobiet, bo ja się z nimi porównywałam, bo ta miała ładniejsze włosy, ta była zgrabniejsza.
się z nimi, z mądrzejszymi się nie zadawałam, czułam się głupsza, jeżeli któraś skończyła studia, ja tych studiów nie mam. Więc mówię, no to porównywanie się i ten lęk zabierał mi tą radość życia. Ja dzisiaj wkrada mi się, nie powiem, że mi się nie wkrada, bo wkrada mi się, ale jak gdzieś powierzam te lęki swoje Bogu, to mam zupełnie inaczej. Mam też tak, że program jest działania, tak, ale ja wiem, że będę popełniać błędy, mam je naprawiać i iść dalej, tak? Otrzepać się, wstać i iść dalej, ale też mam takie lęki, jak dzwonię do sponsorki, bo coś się podziało. I mówię, kurczę, co ona sobie pomyśli o mnie? Jejku, znowu, ja już jestem tyle wa, a tutaj znowu gdzieś robię błędy, ale też się dowiedziałam, że mam popełniać błędy i mam je naprawiać, bo to mi właśnie daje rozwój. Ja nie będę idealna, ale też mam patrzeć, jakie mam intencje, tak, w swoim zachowaniu. Jeżeli mam czyste intencje, to jest okej, okay, ale jeżeli coś chcę tym ugrać, tak jak ten aktor, no to później ja nadeptuję komuś na odcisk, ten ktoś bierze odwet i zaczyna się cała machina. Dzisiaj tak nie chcę. Nie wiem, 23. Nie wiem, pustka mi się zrobiła. Dziękuję bardzo. Może później coś mi przyjdzie do głowy. Dziękuję.